Witajcie w malowniczej Twardogórze, położonej w województwie dolnośląskim. Ta niewielka miejscowość skrywa w sobie bogatą historię i wiele fascynujących atrakcji, które czekają na Wasze odkrycie. Twardogóra to miasto z długą historią sięgającą XII wieku. Co warto zobaczyć w Twardogórze? Rozpocznijmy naszą podróż od najważniejszych atrakcji. Spacerując uliczkami miasta możecie podziwiać urokliwy rynek oraz zabytkowe kościoły. Nie można również przejść obojętnie obok imponujących ruin pałacu w Goszczu, które mimo upływu czasu wciąż robią ogromne wrażenie. Przygotujcie się na fascynującą podróż, gdzie każdy krok może prowadzić do nowych odkryć. Zapraszamy Was do eksploracji tajemnic i atrakcji, jakie czekają na Was w tej urokliwej miejscowości Dolnego Śląska. Jednak to nie wszystko, co sprawia, że Twardogóra jest wyjątkowa. Dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku, okolice Twardogóry oferują wiele atrakcji. W otaczających miasto terenach znajdziecie piękne trasy rowerowe oraz malownicze szlaki piesze, prowadzące przez lasy i pola Doliny Baryczy. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po Twardogórze, gdzie historia, przyroda i kultura łączą się, tworząc magiczne miejsce, które warto odwiedzić. Zobaczcie, jak cieszyć się tym niezwykłym miejscem. Pierwsze informacje o miejscowości Goszcz pochodzą z 1155 roku, gdy należącą do biskupów wrocławskich osadę wymieniono w bulli papieża Hadriana IV. Nazwa Goszcz wiązała się prawdopodobnie ze znanym tutejszym zajazdem i karczmą. W późniejszych wiekach nazwa została zgermanizowana na Goszyc. W XVII wieku wieś zakupuje właściciel sycowskiego państwa stanowego Abraham von Dona i pod koniec stulecia nadaje prawa miejskie. Wiek później już rozwinięte przemysłowo miasteczko, posiadające manufakturę cygar i jedwabiu, browar i gorzelnie, warsztaty produkcji karoc oraz innych rzemieślników, nabywa hrabia Heinrich Leopold von Reichenbach. To właśnie członkom tej rodziny Goszcz zawdzięcza powstanie jednego z najpiękniejszych pałaców barokowo-rokokowych na Śląsku. Zanim jednak Reichenbachowie wybudowali pałac, już w XII wieku powstał tu niewielki zamek, który rodzina Abrahama von Dona przebudowała na niewielki dwór. To właśnie ta budowla posłużyła hrabiemu Heinrichowi Leopoldowi von Reichenbach do wzniesienia pierwszego pałacu w Goszczu. Wybudowany w latach 1730-1740 budynek nie przetrwał jednak długo, a związek z tragicznym pożarem miały ponoć siły nieczyste. Ale zanim o tym, opowiemy Wam co nieco o właścicielu włości. Hrabia Heinrich Leopold von Reichenbach, pierwszy z goszczańskiej linii rodu, urodził się w 1705 roku. Jego ojciec, również Heinrich, nie miał potomków z pierwszego małżeństwa, dlatego po śmierci żony ożenił się ponownie. Heinrich miał wówczas 64 lata, tak więc przy powtórnym ożenku był już nie najmłodszy, panna młoda była zaś o 42 lata młodsza. Mieli 7 dzieci, a Heinrich Leopold był 5 z kolei. Ojciec naszego bohatera zmarł, gdy miał on zaledwie 10 lat, pozostawiając dzieciom spory majątek.
To właśnie dzięki niemu w 1727 roku opiekunowie prawni nabyli dla niego majątek w Goszczu. W 1730 roku Heinrich Leopold otrzymał od cesarza Karola II tytuł hrabiowski. Po przejściu Śląska pod władanie protestanckich królów Prus rozpoczął szybką karierę polityczną. Pierwszym krokiem do niej było mianowanie przez Fryderyka II na stanowisko generalnego naczelnika poczty na Śląsku. Ten dziedziczny tytuł nosili także jego następcy. Szybka kariera i pomnażany czasem w sposób kontrowersyjny majątek spowodowały, że Heinrich Leopold nie cieszył się sympatią wśród śląskiej szlachty, a złe traktowanie poddanych dało mu opinię pana bezkompromisowego, surowego i wyzyskującego stan chłopski. Miał 3 żony i 20 dzieci, jednak tylko 9 z nich dożyło wieku dorosłego. Hrabia zmarł w 1775 roku. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, hrabia miał opinię pana bezkompromisowego i surowego. Miało się to potwierdzić w listopadową noc 1748 roku, gdy jeden z miejscowych kupców został oskarżony o kradzież kilku, w sumie mało wartościowych dóbr, innym kupcom. Rozwścieczeni i pałający żądą zemsty poszkodowani, pomni wcześniejszych doświadczeń przygotowali już na dziedzińcu pałacu szafot i zawezwali kata, by ściąć złodziejaszka. Gdy wszystko było już gotowe, a muskularny kat ściskał w ręce topór, czekano tylko na przyjazd hrabiego, który miał zatwierdzić wyrok. Nad dziedzińcem zebrały się żądne krwi mroczne zjawy. Po chwili na dziedziniec wjechała złota karoca pana Goszcza. Pierwsza wysiadła hrabina i od razu zainteresowała się zbiegowiskiem. Wyjaśniono jej, że lud oczekuje na egzekucję złodzieja i czeka tylko na zatwierdzenie wyroku przez hrabiego. Heinrich wiedział, że jak rozkaże zabić kupca, inni na samą myśl o jakimś występku będą blednąć ze strachu. Zatem rozkazał zabić kupca. Jednak za skazańcem ujęła się hrabina i zaproponowała zamianę kary. Heinrich miał słabość do swojej oblubienicy i przystał na propozycję. Kazał wymierzyć skazańcowi 5 batów i przez następne 40 dni wykonywać pracę na rzecz mieszkańców. Wyrok nie spodobał się jednak żądnym krwi zjawom. Jedna z nich dostała takiego amoku, a nie mogąc zemścić się na hrabiostwie, przekleła pałac, który od tej pory miał stanąć w płomieniach, gdy tylko zapanuje w nim harmonia. Na pierwszy pożar nie trzeba było długo czekać, bo już w 1749 roku pałac niemal doszczętnie spłonął. Jeszcze tego samego roku rozpoczęła się budowa nowej posiadłości według projektu Karla Martina Franca. W ciągu 6 lat wzniesiono jedną z najokazalszych rezydencji pałacowych na Śląsku, wzorowaną na słynnych rezydencjach w Berlinie i Poczdamie. Całość zespołu dworsko-pałacowego zgrupowano wokół prostokątnego dziedzińca, którego oś główną stanowił budynek pałacu. Prowadziły do niego 3 bramy wjazdowe. Oprócz pałacu w skład zespołu wchodziły jeszcze 2 budynki łącznikowe, 2 oficyny, gościnna i mieszkalna, stajnia, manaż, dom ogrodnika, 2 domy służby pałacowej i budynek bramny. Pośrodku tych budynków znajdował się okazały dziedziniec paradny. Obok kompleksu stanął również okazały budynek kościoła ewangelickiego. Hrabia uwielbiał otaczać się luksusem i pokazywać swoje bogactwo, czego najlepszym przykładem był pałac w Goszczu. Barokowo-rokokowa rezydencja w Goszczu została rozbudowana w latach 1886-88 przez wrocławskiego architekta Karla Schmidta w stylu neobaroku. Przebudowano wówczas hol pałacu, lukarny na dachach i oficyny,
oraz wzniesiono dodatkowe skrzydło ogrodowe łączące się z oranżerią. Około 1830 roku założono także park romantyczny ze stawem i pawilonem ogrodowym. Pałac służył rodzinie von Reichenbach aż do zakończenia II wojny światowej, kiedy to zostali zmuszeni do jego opuszczenia, a obiekt został przejęty przez wojska radzieckie. Pałac wyszedł z wojny bez uszczerbku, splądrowali go za to sowieccy żołnierze, wywożąc co najcenniejsze wyposażenie, ale o dziwo całkiem sporo zostawiając. Przekazany następnie pod zarząd polskiej administracji, pałac w Goszczu spłonął, podpalony prawdopodobnie przez podpalacza, w Wigilię Bożego Narodzenia 1947 roku. Po pożarze, akcjach szabrowników i poszukiwaczy skarbów, rozbiórce oranżerii i budowli parkowych, w piorunującym tempie zaczął popadać w ruinę. Pierwsze prace remontowe w kompleksie rozpoczęto w 2013 roku, remontując część budynków. W 2023 roku zakończono pracę przy zabezpieczeniu ruin pałacu, które dziś można bezpiecznie zwiedzać, wyobrażając sobie, jak piękny musiał być w okresie świetności. Pałac w Goszczu w okresie swojej świetności należał do najpiękniejszych barokowo-rokokowych rezydencji nie tylko na Śląsku, ale w całych Prusach. Charakteryzował się niezwykłym jak na owe czasy czteroskrzydłowym zespołem zbudowanym na wzór palladiański. W centrum założenia w stylu entre-cours et jardin, między dziedzińcem a ogrodem, powstał pałac, w którym połączone zostały najlepsze elementy habsburskiego baroku i pruskiego rokoka. Było to wzorcowe przedsięwzięcie ówczesnych architektów. Pałac był budowlą dwukondygnacyjną z mieszkalnym poddaszem. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, ze środkowym ryzalitem poprzedzonym neobarokowym portykiem kolumnowym. Wieńczą go cztery rzeźby będące personifikacją antycznych bóstw greckich. We wnętrzu widoczne są pozostałości układu dwutraktowego z holem na parterze. Na ścianach możemy jeszcze gdzieniegdzie zobaczyć relikty rokokowej dekoracji. W skład zespołu wchodzi również założony przy rezydencji w XIX wieku park romantyczno-krajobrazowy o powierzchni 21 hektarów. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Historia Twardogóry sięga końca XII wieku, kiedy to książę Głogowski Henryk po raz pierwszy odnotował ją w dokumentach. Jednakże już wcześniej istniała tu osada targowa położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Legendy przekazują, że nazwa tego miejsca wywodzi się od odwagi mieszkańców, którzy stawili twardy opór mongolskim najeźdźcom podczas inwazji z 1241 roku. W swoich wczesnych latach istnienia Twardogóra rozwijała się powoli i była własnością książęcą. Dopiero w XIV wieku przeszła w ręce prywatne, a to otworzyło drzwi do przyspieszonego rozwoju. Kluczową postacią tej historii była Eleonora Charlotta von Winterberg-Mompelgard, która przejęła miasto. Rozpoczęła ona intensywną rozbudowę, w tym przekształcenie niewielkiego zamku w pałac. Brama wjazdowa, ozdobiona herbami właścicieli, prowadziła do pałacu, który choć obecnie w remoncie, jest ciekawą pamiątką barokowej architektury. W końcu XVIII wieku miasto stało się własnością hrabiego Heinricha Leopolda von Reichenbacha z Goszcza, co odbiło się pozytywnie na jego rozwoju jako ośrodka wczesnoprzemysłowego. Nawet dwie wojny światowe nie zatrzymały rozwoju miasta. Dziś, pomimo swojej długiej historii, w Twardogórze przetrwało niewiele zabytków, pochodzących głównie z XVII i XVIII wieku.
Na rynku znajduje się nietypowo usytuowany ratusz, który kiedyś pełnił rolę sądu i aresztu, oraz malownicze kamienice. W pobliżu pałacu znajduje się również dawny kościół ewangelicki z końca XIX wieku, zbudowany w stylu neogotyckim. Ta unikatowa świątynia, ulokowana na tarasowym wzgórzu, otoczona grabami i kasztanowcami, prezentuje się niezwykle malowniczo. Jest to także miejsce ważne dla historii i kultury języka polskiego. Aż do końca XIX wieku odbywały się tu nabożeństwa w języku polskim, co czyniło świątynię symbolem polskości. Obecnie nieużytkowany od 1956 roku, kościół jest miejscem kameralnych wydarzeń kulturalnych. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google. Bazylika w Twardogórze, zwana również Górnym Kościołem ze względu na swoje położenie na Górnym Rynku, to niekwestionowany klejnot miasta. Jest to nie tylko religijny symbol, ale także ważne miejsce o bogatej historii. Historia tego neogotyckiego kościoła, oficjalnie znanego jako kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, sięga głęboko w przeszłość. To miejsce kultu wyrosło z inicjatywy księżnej Eleonory w ramach budowy dzielnicy barokowej w latach 1688-1690. Wówczas wzniesiono kościół ewangelicki pod wezwaniem Żłóbka Chrystusowego. Świątynia ta nie tylko spełniała funkcję kościoła parafialnego, ale także była miejscem schronienia dla uchodźców z terenów Habsburskiego Śląska. Nabożeństwa i kazania odbywały się zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, co stanowiło wyjątkowy przykład wielokulturowości. Księżna Eleonora troszczyła się o mieszkańców miasta w sposób niezwykły. Zdołała nawet uzyskać od cesarza zwolnienie z podatków na okres 100 lat. Jednak w 1729 roku, jeszcze za jej życia, kościół uległ pożarowi. Pomimo obłożenia przez cesarza specjalnym podatkiem, udało się go odbudować. Niestety kolejny pożar miasta w 1873 roku pochłonął i świątynię. Jednak Twardogóra nie poddała się i w latach 1874-1875 wzniesiono nowy kościół, tym razem z wykorzystaniem solidnej cegły licówki w stylu neogotyckim. Po II wojnie światowej stał się kościołem katolickim i do dziś dominuje w panoramie miasta. Po zakończeniu wojny kościół stał się miejscem kultu dla rzymskokatolickiej parafii, a salezjanie dostosowali go do nowych potrzeb. Z czasem zlikwidowano część piętrowych empor, pozostawiając jedynie chór z nieco wysuniętymi skrzydłami. Wzbogacono również dekoracje ścian, także dziś prezbiterium otaczają wizerunki apostołów, a w nawach bocznych znajdują się freski przedstawiające bitwy pod Wiedniem i Lepanto, a także wizerunki papieży. Okna prezbiterium i naw bocznych zdobią witraże z postaciami świętych. Ołtarz główny, który pierwotnie zdobił obraz Chrystusa z kielichem, zastąpiono cudowną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, sprowadzoną z Oświęcimia. Jest to kopia słynnego wizerunku z Turynu. Ta figura, wykonana przed II wojną światową w Barwałdzie, miała trafić do Lwowa, ale wojna to uniemożliwiła. Ukrywana przez wojnę, cudem uniknęła zniszczenia w pożarze. Po tych wydarzeniach trafiła do Twardogóry i tym razem jako jedyna ocalała z kradzieży podczas transportu.
To właśnie te wydarzenia przyczyniły się do zwiększenia ruchu pielgrzymkowego w tym miejscu. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.